Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wydaje mi się, że to w ogóle jest już od czasu tego sławnego protestu przy schodach hiszpańskich, no to się już wtedy troszeczkę połączyło, czyli te odpowiedzialne źródła jedzenia versus właśnie zdobywanie, powiedzmy, tych produktów no w taki sposób, jaki teraz znamy, taki masowy. Wydaje mi się, że to się wtedy zaczęło, ale tak naprawdę w tej chwili slow to muszą być już zrównoważone podróże i uważne podróże, bo my już po prostu nie możemy tego dłużej ignorować, że no turystyka no jest, wiesz, no to nie wiem, czy znasz taki termin overtourism, to jest przeturystowienie. Mhm. I my to znamy z dużych miast typu Wenecja czy Barcelona, gdzie nawet na ścianach ludzie piszą tourists go home. No, prawda jest taka, że to, że turystyka jest, czy podróżowanie po całym świecie jest tak dostępne w tej chwili, no to spowodowało, że no, te ilości ludzi i to zło, które my możemy spowodować, no zaczyna być dotkliwe dla społeczności, takich właśnie miejskich. Wiesz, jak czytałam, że Wenecja została zaprojektowana dla 150 tysięcy ludzi, żeby tam mieszkało. Tak. W tej chwili tak naprawdę mieszka tam 53 tysiące ludzi, ponieważ nie da się tam mieszkać. To jest jakby nie jest miejsce do życia, takiego typowego życia. A przecież miasta są do życia, a nie po to, żeby je zwiedzać, tak? No to jest jakby kompletnie pomylenie pojęć. To, co ja teraz obserwuję, no to ludzie z Krakowa też mówią o tym, że takie platformy jak Airbnb, mimo że miały dobre, bardzo dobre podstawy i fajne początki, no siłą rzeczy zmieniły nam wygląd miast, tak? Ja jak słyszę o Krakowie, gdzie tak naprawdę no wiem, że te budynki, które tam są, zamiast budynków mieszkalnych zamieniły się w budynki apartamentowców, nie ma tam żadnej społeczności. Ja to zresztą z obawą obserwuję w Warszawie. Mieszkam na Starej Ochocie i to jest niesamowite. To jest takie miejsce, to jest stara kamienica, miejsce, gdzie mieszkają jeszcze mieszkańcy ci powojenni. I boję się tego, że tam za chwilę będą mieszkania na wynajem i my nie będziemy tworzyli żadnej społeczności w tej kamienicy. Żadnej, bo to nie jest po prostu możliwość. Także nie ma takiej możliwości. I ten overtourism, czyli po prostu przeturystowienie, no to jest taka rzecz, która jest dla nas, no jest po prostu zła dla nas wszystkich, tak? Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.